Dzisiaj, w dniu, w którym Kościół w swojej liturgii wspomina Najświętsze imię Jezus, przeżywamy ostatni etap ziemskiej drogi świętej pamięci księdza biskupa Tadeusza Pieronka. Urodził się on 24 października 1934 roku w Radziechowach. W 1951 uzyskał świadectwo dojrzałości w liceum ogólnokształcącym w Żywcu. W latach 1951-1956 był alumnem w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, a jednocześnie do roku 1954 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia subdiakonatu i diakonatu otrzymał przez posługę biskupa Franciszka Jopa, wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Natomiast święceń prezbiteratu udzielił mu 26 października 1957 roku administrator apostolski w Krakowie i arcybiskup metropolita lwowski Eugeniusz Baziak. W latach 1956-60 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które uwieńczył doktoratem. W latach 1961-65 kontynuował studia prawnicze na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz odbył 3-letnie studium Roty Rzymskiej, uzyskując w 1965 roku dyplom adwokata rotalnego. Habilitację uzyskał w 1975 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a w 1987 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Był wikariuszem w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Białej, następnie notariuszem w Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz obrońcą węża małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Był również sekretarzem Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej, a następnie sekretarzem pierwszego synodu prowincji krakowskiej. W roku 1975 został członkiem Komisji do spraw rewizji prawa kanonicznego, od 1984 roku Komisji Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, a w 1987 został sekretarzem II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego w Polsce. Był też członkiem Papieskiej Rady do spraw interpretacji tekstów ustawodawczych, od 1999 roku Papieskiej Rady do spraw tekstów prawnych. Był wykładowcą prawa kanonicznego i prefektem w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie od 1981 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej, w latach 1998-2004 był rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1965 roku należał do Polskiego Towarzystwa Teologicznego, w którym w latach 1966-68 pełnił funkcję sekretarza generalnego. W 1990 roku został członkiem założycielem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz członkiem Concilio Direttivo Międzynarodowego Stowarzyszenia dla Rozwoju Prawa Kanonicznego. Wszedł w skład Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. 25 marca 1992 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji sosnowieckiej. Święcenia biskupie otrzymał 26 kwietnia tegoż roku w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Udzielił mu ich Jan Paweł II, a jego współkonsekratorami byli
kardynał Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej i kardynał Franciszek Macharski, arcybiskup metropolita krakowski. Jako dewizę biskupią przyjął słowa in veritate, w prawdzie. W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski był w latach 1992-93 zastępcą sekretarza generalnego, a w latach 1993-98 sekretarzem generalnym konferencji. Był członkiem Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski od 1996 Rady Stałej, a w latach 1998-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Kościelnej Komisji Konkordatowej. 31 sierpnia 1998 roku Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej. Ksiądz biskup Pieronek został wówczas rezydentem archidiecezji krakowskiej, gdzie objął funkcję delegata arcybiskupa metropolity krakowskiego do spraw nauki i kultury. W 2005 roku został mianowany kanonikiem kapituły metropolitalnej na Wawelu. Brał udział w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, przewodnicząc w latach 2005-2006 Trybunałowi Rogatoryjnemu w Krakowie. Dzisiaj przyszliśmy go pożegnać. Z serca dziękuję za obecność w tej żałobnej liturgii Jego Eminencji księdzu kardynałowi Stanisławowi, ich ekscelencjom księżom arcybiskupom i biskupom, z księdzem biskupem, sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi Grzegorzowi Rysiowi za wygłoszenie okolicznościowej homilii. Dziękuję drogim braciom w kapłaństwie, osobom życia konsekrowanego. Bardzo dziękuję za obecność przedstawicielom władz państwowych, rządu, Sejmu i Senatu, parlamentarzystom, także władzom samorządowym. Dziękuję wam wszystkim, drodzy siostry i bracia, za tę obecność i za modlitwę. Pragnę równocześnie złożyć szanownej rodzinie zmarłego księdza biskupa Tadeusza wyrazy głębokiego współczucia. Imię Jezus oznacza osobę Syna Bożego, który jest naszym pojednaniem z Bogiem i wiecznym zbawieniem. Jak głosił święty Bernardyn ze Sieny, imię Jezus to potężne umocnienie wiary. Dzięki niemu stajemy się dziećmi Bożymi. Wszak wiara katolicka polega na poznaniu Jezusa Chrystusa i na uczestnictwie w Jego światłości. To On jest światłem duszy, On bramą życia, fundamentem wiecznego zbawienia. Przez Ciebie, Jezu, przebaczenie grzechów, zwycięstwo nad przeciwnikami zbawienia. Dzięki Tobie cieszą się chwałą i święcą triumfy w niebie wszyscy zbawieni. Sprawo, Najsłodszy Jezu, niechaj również my tam z Nim królujemy przez Najświętsze imię Twoje. Stojąc przy trumnie świętej pamięci księdza biskupa Tadeusza, módlmy się zatem wezwaniem z dzisiejszej juczni brewiarzowej. Jezu Wszechmogący, cierpliwy, posłuszny, cichy i pokorny sercem, ukaż wszystkim ludziom, a szczególnie księdzu biskupowi Tadeuszowi, moc Twojej łagodności i zechciej przyjąć go do swego królestwa. Drodzy siostry i bracia, przez ostatnie dni wiele powiedziano i napisano o biskupie Tadeuszu. Dziś poddajemy się temu, co ma do powiedzenia Słowo Boże. Słowo Boże nigdy nie jest przypadkowe. W naszych kategoriach myślenia rzeczy dzieją się niespodziewanie.
dla nas ta śmierć przyszła niespodziewanie. Wieczór wcześniej biskup Tadeusz pytał o możliwość wyjazdu do Kielc na imieniny biskupa Jana. Następnego dnia już nie żył. Dla nas ta śmierć jest niespodziewana. Ale Pan znał odwiecznie jej godzinę i w tym sensie także to słowo dzisiejszej liturgii nie jest przypadkowe. Biskup Tadeusz umarł w oktawie Bożego Narodzenia, czasu, w którym rozumiemy, że Słowo Boga szuka wcielenia. Słowo Boga szuka ludzi, dzięki którym stanie się ciałem. I ta dzisiejsza liturgia przyniosła nam kilka ważnych słów Boga, które znalazły ciało w osobie i w czynach biskupa Tadeusza. Chciałbym wskazać na trzy takie słowa. Pierwsze słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Święty Jan pisze: świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Znaczy Pana Boga. Świat nas nie zna, bo nie poznał Boga. Biskupa Tadeusza nie da się poznać bez znajomości Boga. Nie da się go poznać do końca. Bez doświadczenia tego, kim jest Pan Bóg. Nie da się zrozumieć biskupa Tadeusza bez wejścia w komunię z Bogiem, bo nie chodzi o poznanie Boga, które by było teoretyczne. Nie chodzi o teoretyczne stwierdzenie, Bóg istnieje. Nie chodzi też o to, czy ktoś zna, czy nie zna chrześcijaństwa albo Kościoła. Nie, chodzi o takie osobiste spotkanie, by odkryć, kim jest Bóg i kim jest w relacjach z ludźmi. Bez tego poznania, jestem głęboko przekonany, nie zrozumiemy życia biskupa Tadeusza i nie zrozumiemy też jego zachowań, jego odniesień do ludzi. To jest po prostu niemożliwe, albo będziemy gdzieś w tych próbach poznania go obok tego, co dla jego w życiu było fundamentalne. To nie jest tak, jak dzisiaj się chętnie mówi, że biskup Tadeusz był wierny sobie. Biskup Tadeusz był wierny Bogu, takiemu, jakiego odkrył i za jakim poszedł. W tej drodze jest kilka niewątpliwie ważnych dat. Wszystkie przytoczył ksiądz arcybiskup we wstępie do tej liturgii. Jest przede wszystkim chrzest, jest kapłaństwo w 57 roku, jest biskupstwo w 92 roku. To, co uderza, kiedy się przyglądamy temu pójściu za Panem w życiu biskupa Tadeusza, to to, że ono na każdym z tych etapów musiało być jakoś inne. Tak też widział to lat temu 15 ksiądz arcybiskup Gocłowski, kiedy wypowiadał słowo na 40-lecie pracy naukowej biskupa Tadeusza. Jakoś inne. Poszedł do kapłaństwa pociągnięty przykładem swego wujka, księdza Jana Wolnego, z którym spędził całą wojnę na plebanii kęckiej Fary. Więc poszedł za przykładem kogoś, kto w życiu był wikarym, potem był proboszczem, potem był prałatem. Umarł jako proboszcz w Chrzanowie. Biskup Tadeusz wikarym był kilka miesięcy, proboszczem nie był nigdy. Biskupem był
takim, że myślę, nie ja sam, od niego z ust słyszałem chyba jego ulubiony dowcip o nim samym. Kiedy mówił, że święty Piotr go przyjmie do nieba, chociaż zwykle biskupów tam nie wpuszcza, ale ty wejdź, bo co z ciebie za biskup. Jego misja zawsze była jakoś inna, ale kto wie, czy w tej inności nie trafiała w samo sedno. Chociaż tak myślę, wcale niełatwo się jest w takim innym scenariuszu zawsze odnaleźć. Jeśli się odnajdywał, to myślę, że tak naprawdę dzięki głębokiej, ale też bardzo prostej pobożności. Wiele lat miałem to szczęście koncelebrować z biskupem Tadeuszem na Wawelu. A najbardziej lubiłem koncelebrować z nim roraty w kaplicy zygmuntowskiej. Zawsze śpiewał i pięknie śpiewał roraty, bo wiedział, że roraty się śpiewa. Nie można odprawiać mszy świętej roratnie recytując ją. Myślę, że tak naprawdę nic nie denerwowało go w życiu tak bardzo, jak jakiś nieporządek w liturgii. Wiele razy słyszałem biskupa Tadeusza, który potrafił wybuchnąć w zakrystii, kiedy księża nie potrafili się uciszyć przed mszą świętą. To go denerwowało straszliwie. Niejednokrotnie na głos upominał w trakcie liturgii, jak ktoś nie potrafił przyjąć odpowiedniej postawy. Ja wiem, może mówię o czymś, co dla wielu ludzi jest po prostu nieznaną twarzą biskupa Tadeusza, ale nie zrozumiecie go bez jego pobożności i bez jego wiary. To jest dokładnie to, co Jan napisał. Świat nas nie zna, jeśli nie zna Boga. Drugie słowo również z pierwszego czytania, właściwie otwierające dzisiejszą liturgię słowa. Jeśli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Boga. Tam jest nawet więcej. Tam jest w greckim tekście narodził się z Boga. Jeśli uznajecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Boga. To jest słowo, które myślę biskupowi Tadeuszowi, ale nam wszystkim wyznacza horyzont spotkania z drugim człowiekiem. I to horyzont wyznaczony przez Pana Boga. To słowo mówi o tym, w jaki sposób po Bożemu spotykamy się z drugim człowiekiem, to znaczy, kiedy rozpoznajemy w nim dziecko Boga, kiedy rozpoznajemy w nim córkę lub Syna Bożego, kogoś, kto się narodził z Boga. I to rozpoznanie nie zaczyna się od, jak mówimy nieraz, metryki, od pytania o czyjąś przynależność, o konfesję, o jakąś denominację, o tytuł, o nazwę, o jakąkolwiek przydawkę. To, co się liczy, to liczy się poziom postępowania. Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z Boga. To jest pierwszy obszar spotkania. Oczywiście trzeba by było zapytać, o jaką sprawiedliwość chodzi. Sprawiedliwość to jest słowo
w ustach Pana Jezusa niesłychanie ważne. Pan Jezus mówi: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Niedawno stosunkowo to błogosławieństwo skomentował papież Franciszek w swoim dokumencie Gaudete et Exultate. Pozwólcie, że przytoczę jego słowa. Sprawiedliwość, którą proponuje Jezus, nie jest podobna do tej, jakiej szuka świat, bardzo często splamionej małostkowymi interesami, manipulowanej z jednej lub z drugiej strony. Rzeczywistość pokazuje nam, jak łatwo jest wejść w siatkę korupcji, stać się częścią tej codziennej polityki na zasadzie daje, aby inni mi dali, gdzie wszystko staje się kupczeniem. Tak wielu ludzi cierpi z powodu niesprawiedliwości. Wielu z nich bezradnie patrzy, jak inni na przemian dzielą się tortem życia. Niektórzy rezygnują z walki o sprawiedliwość i postanawiają stanąć po stronie zwycięzcy. To nie ma nic wspólnego z głodem i pragnieniem sprawiedliwości pochwalanym przez Jezusa. Taka sprawiedliwość zaczyna się wypełniać w życiu każdego z nas, gdy postępujemy sprawiedliwie w swoich decyzjach, co następnie przekłada się na poszukiwanie sprawiedliwości dla ubogich i słabych. Prawdą jest, że słowo sprawiedliwość dotyczy zwłaszcza sprawiedliwości wobec bezbronnych. Troszczcie się o sprawiedliwość, pisze Izajasz, to znaczy wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. Głodne i spragnione poszukiwanie sprawiedliwości jest świętością. Tyle papież Franciszek. A to jest ta sprawiedliwość, którą jeśli odnajdujemy w człowieku, sprawiedliwość, która jest tak bliska miłosierdziu. Jeśli ją odnajdujemy, to odnajdujemy tak naprawdę Boże życie. Kto to ma w sobie, mówi do nas święty Jan, jest dzieckiem Boga. Każde rzeczywiste dobro w kimkolwiek jest z Ducha Świętego i potwierdza najgłębszą ludzką godność Bożego Syna lub Córki, kogoś, kto się urodził z Boga. I to stwarza nie tylko możliwość spotkania, ale to tak naprawdę stwarza przestrzeń wspólnoty. Ja myślę, że takie patrzenie na człowieka tak naprawdę stwarza w nas zupełnie nową ciekawość ludzi. Jesteśmy ciekawi ludzi, którzy czynią dobro. Jesteśmy ciekawi ludzi, którzy postępują sprawiedliwie, tak jak Bóg tę sprawiedliwość definiuje. Jesteśmy ciekawi takich ludzi. To przełamuje w nas strach przed ludźmi. To przełamuje w nas też taką ochotę, żeby się chować przed ludźmi za okopy tego, co nazywamy własną tożsamością. Biskup Tadeusz był ciekawy ludzi. I pewnie wszyscy, jak tu jesteśmy, powiemy, że z wzajemnością. Ludzie byli go ciekawi. Nie mieli poczucia, że muszą się przed nim chować. Byli pewni rzeczywistego spotkania. Był ciekawy ludzi. Kiedyś słyszałem coś, co jednak jest jakąś miarą tej jego ciekawości. Biskup Tadeusz dużo w życiu podróżował i wszędzie próbował każdej kuchni. Myślę, próbował takich dań, których każdy z nas by się nie tknął.
Nie próbował dlatego, że był smakoszem. Próbował dlatego, że był ciekaw ludzi. To jest to, co nazywamy dzisiaj dialogiem. Ten dialog jest postawą uczonego. Słyszeliśmy daty jego działalności naukowej. Dialog jest właściwą postawą kapłańską. On się takiej postawy kapłańskiej uczył od kogoś najlepszego, mianowicie od swojego profesora, potem biskupa, arcybiskupa, kardynała i papieża, którym był Jan Paweł II. Jest takie wspomnienie bardzo ciekawe. Biskup Tadeusz mówi tak. Trzeba przyznać, że arcybiskup Wojtyła miał do nas, studentów ze swojej diecezji, stosunek wyjątkowy. Nie skąpił nam uwagi i czasu. Nie traktował nas tak, jak nieraz studenci traktowani bywają przez przełożonych, jak sprzęt, który można dowolnie wykorzystywać i przesuwać z miejsca na miejsce. Dbał o nas. Zapraszał nas do restauracji, gdzie można było nie tylko dobrze zjeść, ale i swobodnie porozmawiać. Zabierał nas na wycieczki do Włoch i było to na owe czasy coś nowatorskiego, bo dystans między biskupem a księdzem był wówczas ogromny. Styl kapłański, którym nie ma dystansu, jest spotkanie, jest to, czego się uczył od arcybiskupa, kardynała Karola Wojtyły. Ten dialog jest też wpisany w Kościół Soboru Watykańskiego II. Najlepsze lata, myślę, najlepsze lata swojego życia, zaraz po doktoracie spędził w Rzymie, kiedy dział się sobór i on mógł być na tym soborze przy boku własnego biskupa, który był na wszystkich sesjach soborowych i który był w samym oku cyklonu, tam, gdzie się dokonywały najważniejsze rozstrzygnięcia soborowe, gdzie powstawała konstytucja o Kościele, a potem o Kościele w świecie współczesnym, gdzie powstawała deklaracja o wolności religijnej. Tam wszędzie był Karol Wojtyła, a biskup Tadeusz, wtedy ksiądz Tadeusz, doktor, nie, już doktor, już z jakimś doświadczeniem, ale ciągle z młodością, z energią, tego wszystkiego mógł się uczyć. Arcybiskup Gocłowski podsumował to doświadczenie biskupa Tadeusza, to doświadczenie rzymskie czasów soborowych takim określeniem, że tam nabył znakomitą znajomość duszy Kościoła. Znakomitą znajomość duszy Kościoła. Co jest w tej duszy Kościoła, jaką dane nam było rozpoznać w Duchu Świętym na Soborze, co jest najważniejsze? Jest takie słowo, które on sam wybił na plan pierwszy, kiedy pisał wstęp do chyba pierwszej poważnej książki na temat arcybiskupa kardynała Wojtyły w 10 roku jego pontyfikatu, już jako Jana Pawła II. Myślę, wszyscy tu obecni znają tę książkę. Wyśmienita książka, napisana przez całe środowisko, nie krakowskie, polskie. A ksiądz Tadeusz Pieronek pisał wstęp do tej książki, był jej redaktorem. I on tam przywołał słowa Ojca Świętego z jego ingresu do katedry wawelskiej, kiedy zostawał jej arcybiskupem. I te słowa są takie. To widzę w perspektywie mojego pasterzowania najbardziej, że musimy je tworzyć razem. Jeśli ktoś zechciałby to nazwać programem, to można by to tak nazwać. Niczego w tym programie nie ma oryginalnego, jest on prosty i odwieczny. Sobór dopiero jest w toku, ale sobór żyje tą przede wszystkim myślą, a ja pragnę tą myślą ożywić archidiecezję krakowską, ażeby żyła duchem soboru i żeby żyła duchem Kościoła. I ten duch jest opisany tym jednym słowem – razem.
razem. Najważniejsze słowo. Ono też przekładało się na takie pojęcie, które dziś wróciło z całą mocą po ostatnim synodzie biskupów, i to słowo brzmi synodalność. Synodalność to był najważniejszy temat twórczości kanonistycznej biskupa Tadeusza. Synodalność to był jeden z najważniejszych obszarów jego działania. Słyszeliśmy, ile uczynił dla synodu diecezji krakowskiej, dla synodu metropolii krakowskiej, dla drugiego plenarnego synodu w Polsce. Tam, gdzie dział się synod w Polsce, tam był ksiądz Tadeusz Pieronek. Bo synod, synodalność, razem było dla niego tak ważne. Nie dlatego, że był demokratą kościelnym, tylko dlatego, że tak czytał Kościół, idąc za swoim biskupem. Kiedy komentował to zdanie Ojca Świętego, to zdanie razem, kiedy komentował jego wizję soboru, to mówił tak, że Jan Paweł II dzielił się wiedzą o soborze jako świadek, to znaczy jako ten, kto poznał tajemnicę soboru i może innych wtajemniczać. Wtajemniczać, odkryć tajemnicę soboru. Tajemnicą jest Duch. Duch, który mówi razem. To jest jakieś sformułowanie istotne tego, co nazywamy dialogiem w Kościele. Dialogiem, który jest sposobem rozumienia siebie i misji Kościoła w świecie. Razem. I to razem jest bardzo szerokie. Jeśli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Boga. Razem. Jest takie widzenie Kościoła, jakie dochodzi do głosu w testamencie Jana Pawła II, kiedy on mówi, że się zawsze dobrze czuł in medio fratrum, pośrodku braci, i potem wymienia tych braci, pośrodku których czuł się dobrze. I to jest Kościół katolicki. I to są kościoły, które nazywamy odłączonymi. I to jest rabin Rzymu, który pada w testamencie z imienia i nazwiska. To jest razem, to jest razem. I ostatnie słowo z Ewangelii. Ewangelia nam stawia przed oczy Jana Chrzciciela. Tego, który poprzedza Jezusa. Myślę, że właśnie tak można przeczytać wiele z obszarów aktywności biskupa Tadeusza. Kochał takie miejsca, gdzie mógł poprzedzać Jezusa. Nieraz się takie obszary nazywa w Kościele preewangelizacją. Kiedy nie od razu się mówi o Jezusie, ale właśnie gdzie dokonuje się najpierw spotkanie. Spotkanie z wzajemnym słuchaniem. I to otwiera przestrzeń ostatecznie, żeby przywołać Jezusa. Biskup Tadeusz kochał poprzedzać Jezusa. Myślę, że w takim kluczu można czytać jego obecność w mediach rozmaitych, nie tylko katolickich, ale właśnie w taki sposób, że preewangelizował, zapowiadał przyjście Jezusa za sobą. Wtedy, kiedy się spotykał z dziennikarzami, rozmawiając z nimi na każdy możliwy temat. Takim miejscem, gdzie biskup Tadeusz kochał poprzedzać Pana Jezusa, był
festiwal, na który mnie raz w życiu też zaprosił, pamiętam to. Nigdy bym nie wiedział, że to był jego obszar działania, tylko na szczęście potrafił się tym dzielić. To był Festiwal Kultury w Świnoujściu, czy Karuzela Kultury. Do głowy by mi nie przyszło, żeby tam jechać. A on tam jeździł regularnie, żeby dzielić się Ewangelią z twórcami kultury, z aktorami, z artystami. To nie były łatwe spotkania. Wcale nie były oczywiste, ale on tam zawsze był. Ostatni kawałek swojego życia, kilka ostatnich lat swojego życia poświęcił nowemu programowi, który został nazwany w dużej mierze dzięki niemu Masterclass Leadership with the Pope. Taki program docierania do młodych ludzi, którzy dzisiaj niekoniecznie chcą słyszeć o wierze, ale są ludźmi ambitnymi, chcą się uczyć tego, co dzisiaj się w świecie nazywa leadership. Biskup Tadeusz wziął to najsławniejsze pewnie przemówienie papieża Franciszka, pierwsze z tych przemówień do Kurii Rzymskiej na Boże Narodzenie, gdzie papież przedstawił 10 kataklizmów Kurii Rzymskiej. I odwrócił to przemówienie w oparciu o te 10 punktów, wypracował 10 pozytywnych postaw kogoś, kto chce innym przewodzić. I zaprosił cały zespół ludzi, niektórych widziałem tu wchodząc dzisiaj do kościoła, z rozmaitych obszarów świata, życia społecznego, nauki, kultury, najprzeróżniejszych ludzi, którzy potrafią być autorytetami w swoim środowisku. Zaprosił ich do współpracy przy tym programie, żeby młodym ludziom pokazać, tak, mamy dla was pewną ofertę, możecie się uczyć tego, co się nazywa przywództwem od nas. Potem wam powiemy, że to jest od Pana Jezusa, ale najpierw zobaczcie, że to działa. I ta jego pasja wychodzenia do młodych ludzi, całe życie. Dzisiaj niewielu ludzi pamięta, że biskup Tadeusz stał za dziełem Nowego Tysiąclecia, za tą fundacją. W dużej mierze jego pomysł. Właśnie z myślą o młodych ludziach, o tym, żeby się mogli uczyć, startować w życie. Jego pasja. Daj mu naukę. Potem będzie czas, powiesz mu o Jezusie Chrystusie. Preewangelizacja. To jest jego obecność w życiu społecznym. Także w tym, który ma wymiar polityczny. Nie mogło być inaczej. Zaczynał swoje studia doktoranckie na KUL-u w październiku w 1956 roku. W październiku w 1956 roku. Na studiach wtedy od interpretacji kanonów ważniejsze było pytanie, jak się zachowa Gomułka. Czy będzie Polakiem, czy będzie tylko komunistą. I to jest start biskupa Tadeusza w studia doktoranckie. Nie dziwcie się jego pasji dla życia społecznego. Nie dziwcie się jego książce, pewnie pierwszej z książek polskich biskupów o tym, jak się Kościół może odnaleźć w nowej rzeczywistości po 89 roku. Kościół nie boi się wolności. To jest preewangelizacja, ktoś powie. Tak, poprzedza przyjście Jezusa. Taki moment, już kończę, ale to trzeba powiedzieć, to jest jego zaangażowanie w dialog między Kościołem a Europą. Nie wiem, czy jest jakikolwiek biskup w Polsce, który tyle uczynił dla dialogu między dzisiejszą Europą a chrześcijaństwem. Nie wiem, czy jest jakikolwiek biskup, który by potrafił zgromadzić tylu ludzi i takich ludzi do poważnej rozmowy nad Europą, do tego, że Europa owszem ma być z ducha chrześcijańska, ale tego się nie osiągnie przez zaklinanie rzeczywistości, a tym bardziej się nie osiągnie przez obrażanie się na tę rzeczywistość. Ona może się stać chrześcijańska w rozmowie, a ktoś ją musi prowadzić, ktoś musi do niej zaprosić ludzi. To jest to, co on robił. I tu myślę, że to jest ten ostatni wspomniany przeze mnie fragment jego działania wyraźnie podkreśla jego osobisty autorytet, ponieważ on tych wszystkich ludzi potrafił zaprosić, sprowokować do
mądrej rozmowy, głównie w oparciu o to, kim sam był, nie w oparciu o urząd, który reprezentował. I myślę, że nieprzypadkowo, kiedy się mówi o Janie Chrzcicielu, to dzisiejsza Ewangelia dwukrotnie określa jego misję słowem świadectwo. Ja wam daję świadectwo. Takie jest świadectwo Jana. Świadectwo. To jest właśnie to, co Paweł VI nazwał Initium Evangelizationis. Początek ewangelizacji. Ona się zaczyna od świadectwa, bo ona w ludziach, bo świadectwo w ludziach rozbudza ciekawość Jezusem. Ciekawość. Biskup Tadeusz był świadkiem. To jest ta jego inność. Jego inność, która dla nas, myślę, jest odkrywaniem tego, co w Kościele, w posłudze kapłańskiej, biskupiej, w drodze uczonego, w życiu chrześcijańskim po prostu jest fundamentalne. Księże biskupie Tadeuszu, in veritate, w prawdzie, dziękujemy. Amen. Gdy w tej dostojnej świątyni przed wiekami chowano księdza Piotra Skargę, kaznodzieja Fabian Bierkowski zapowiedział, że powie o nim parę słów, po czym przemawiał 2 godziny. Nie mamy aż tyle czasu, by przywołać wszystkie zasługi księdza biskupa profesora Tadeusza Pieronka dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i dla całego środowiska naukowego reprezentowanego tu przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Proszę mi jednak pozwolić wyrazić w kilku słowach naszą wdzięczność wobec księdza biskupa. Przez 10 lata od 1965 roku wielu z nas mogło jako studenci słuchać jego bardzo interesujących wykładów na temat prawa kanonicznego, zwłaszcza prawa małżeńskiego. Znamienny jest napis nad ołtarzem: Ipsi nos docuerunt legem tuam domine. Oni nas nauczyli prawa Twego, Panie, który w tym kościele odnosi się do świętych Piotra i Pawła, ale który możemy zastosować również do księdza biskupa. Mogliśmy też czytać jego niezwykle kompetentne rozprawy naukowe. Jednak najbardziej brzemienna w skutki dla naszego środowiska była posługa księdza biskupa jako sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Rozpoczął ją w roku podpisania konkordatu i zakończył w roku jego ratyfikacji. Następnie jako przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej doprowadził do unormowania między innymi kwestii kościelnego szkolnictwa wyższego. Czas ten zbiegł się z jego 2 kadencjami rektorskimi w latach 1998-2004 na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej. Wypracowane wtedy rozwiązania chronią nie tylko Uniwersytet Papieski, ale wszystkie kościelne uczelnie do dnia dzisiejszego. Wiele trzeba by powiedzieć o wkładzie księdza biskupa w duchowy, naukowy i organizacyjny rozwój Uniwersytetu. Wiele o jego szerokich kontaktach ze światem nauki.
Dla mnie w tym momencie najważniejsze jest jednak wspomnienie pewnej fenomenologii serca księdza biskupa jako dobrego kapłana i człowieka. Najmocniej zapadły mi w pamięci dwie sytuacje, w których widziałem księdza biskupa wzruszonego do łez. Najpierw było to z okazji beatyfikacji pierwszych wyniesionych na ołtarze absolwentów naszej uczelni, Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka w 2015 roku. Łzy na twarzy księdza biskupa, gdy wspominał ich męczeńską śmierć, nie pozostawiały najmniejszych wątpliwości, jak bardzo całym sercem kochał Kościół. Był też czuły na ludzką biedę i potrafił wczuć się w dramat niejednego człowieka. Nigdy nie zapomnę wspólnego wywiadu w Radiu Watykańskim z okazji jednej z konferencji, który trudno było mu dokończyć z powodu wzruszenia, gdy zaczął mówić o uchodźcach. Wielu interpretowało jego słowa politycznie. Ja wtedy widziałem, jak bardzo płynęły z głębi jego serca. Zapamiętamy księdza biskupa, jak idąc z Wawelu do centrum miasta, wstępował do rektoratu, by zwyczajnie zapytać, jak żyjemy, co słuchać na uczelni, w czym może pomóc. Za tę stałą troskę o nas pragnę w imieniu całej społeczności Uniwersytetu serdecznie podziękować. Przez ostatnie lata, choć ksiądz biskup był emerytem, włączał się aktywnie w działalność naszej uczelni, głównie jako przewodniczący komitetu organizującego międzynarodowe konferencje Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. To była dla niego szczególnie ważna inicjatywa, która w tym roku wraz z 18. edycją osiągnęła swoistą dojrzałość. Śmierć zabrała księdza biskupa w momencie intensywnych przygotowań kolejnego spotkania. Każdy, kto przeczytał wykaz uczestników tej konferencji, zobaczy, że przez minionych 18 lat brali w niej udział przedstawiciele wszystkich partii politycznych, wielu nurtów kulturowych, religii i wyznań chrześcijańskich, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Organizatorzy pragnęli, by konferencja była miejscem spotkań i dialogu bardzo różnych środowisk. Czuję się zobowiązany wyznać, że w rozmowach ostatnich miesięcy związanych z konferencją ksiądz biskup często powracał do tematu pojednania w wymiarze narodowym, kościelnym i ludzkim. Dla mnie te słowa pozostaną swoistym jego testamentem. Ksiądz biskup, jak każdy kapłan, często wypowiadał brewiarzową modlitwę na zakończenie dnia. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Odtąd będziemy te słowa odmawiać również w jego intencji. Wypełniając chrześcijański obowiązek,
pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata, biskupa Tadeusza, wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata, biskupa Tadeusza. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią biskupa Tadeusza. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my, grzeszni, z bólem zanosimy za Twojego sługę, biskupa Tadeusza. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.
złożymy ciało naszego brata, biskupa Tadeusza, w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale.